Podczas meczu z Wartą zabraknie pierwszego szkoleniowca Śląska Wiczesława Lawiczki. Nie będzie też jego najbliższego współpracownika Zdenka Swobody. Powód? Przeziębienie. Z ławki rezerwowych wojskowymi dyrygować będzie asystent Paweł Barylski. Będziemy starali się zrobić wszystko, żeby mimo nieobecności fizycznej na tym spotkaniu byli jakby online z nami cały czas podczas procesu zarządzania czy też kierowania meczem piłkarskim. To jest dla nas bardzo ważne, bo tak jak zawsze trener to podkreśla, pracujemy zespołowo i teraz jest to istotne, żeby trener pierwszy i drugi uczestniczyli to w tym procesie też w jak najlepszy sposób. Wojskowi mają swoje problemy. Przegrali właśnie prestiżowe derby Dolnego Śląska z Zagłębiem Lubin, tracąc decydującą bramkę w samej końcówce. Jeszcze gorsze nastroje panują jednak w Warcie, która ma za sobą 3 porażki z rzędu. 0-1 z Piastem, 3-4 z Jagiellonią i 1-2 z Pogonią. Zwracają uwagę 2 fakty. Po pierwsze, Zieloni przegrali te spotkania nieznacznie. Po drugie, gra w obronie, która była znakiem firmowym drużyny trenera Tworka, jest teraz pierwszym elementem do poprawy. Na chłodno wiemy doskonale, że można było uniknąć straty tych bramek. Zdecydowanie poprawilibyśmy liczbę punktów. No i nasze na pewno nastawienie na kolejny mecz byłoby inne. No, nie ukrywam, że porażki bolą i rozmawiamy bardzo dużo na temat ostatnich naszych meczów. Widzimy, gdzie mamy błędy, gdzie popełniamy błędy, widzimy, co musimy poprawić lepiej. Przewaga Warty nad ostatnim w tabeli pod Beskidziem stopniała do 4 punktów. Ze Śląskiem warto podreperować dorobek. Tyle, że wojskowi doskonale zdają sobie sprawę z siły Zielonych. Wiedzą, że Beniaminka z Poznania lekceważyć nie można. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem Warty Poznań, dlatego że ja troszkę znam od kulis jakby funkcjonowanie tego klubu i cele, jakie były w zeszłym sezonie postawione. Cele były walka o utrzymanie w pierwszej lidze, natomiast Piotrek Tworek wraz ze swoim sztabem i z zawodnikami stworzył team, który awansował do ekstraklasy, team, który obecnie zdobył 13 punktów i oczywiście znowu na początku sezonu, tak jak to wszyscy mówią, Beniaminek skazany do spadku, a tu się okazuje, że to jest to zespół, który ma swój styl, ma swoją chemię zespołową, bo to widać. To jest to zespół, który walczy od pierwszej do ostatniej minuty. Choć czasami brakuje warciarzom sił, Zieloni awansowali do ekstraklasy po barażach i mieli najkrótsze przygotowania z całej ligowej stawki. Są piłkarze, którzy całą rundę grali bez wytchnienia i z pewnością czekają oni na przerwę w rozgrywkach. Przed nimi jeszcze 2 grudniowe mecze. Łukasz 90-tki rąbi od początku, Jakubek 90-tki rąbi od początku, Bartek Kieliba, wielu, wielu jeszcze innych chłopców, których mamy, są eksploatowani maksymalnie. Gdzieś ta granica zmęczenia na pewno siada i pęka. Natomiast, ale też zmęczenie psychiczne na pewno też daje znać o sobie. Zmęczenie psychiczne łatwiej będzie wytrzymać, jeżeli Zieloni zdobędą punkty w meczu z wyżej notowanym Śląskiem. Początek starcia na stadionie we Wrocławiu w czwartek o godzinie 18:00.